Dzień dobry, witajcie moi kochani. Przed wami ciocia Hania z pomysłowego kufra. Mam nadzieję, że już jesteście ze mną. Na moim zegarku w tej chwili jest za 2:18:30, a to oznacza, że za chwilę czas na cotygodniowe poczytajki. Ten, kto jest z nami pierwszy raz, temu przypomnę, że poczytajki to jest głośne czytanie różnych opowieści, różnych historii, bajek, baśni, które są znane, które są mniej znane. Staram się Wam, dzieciom, a także rodzicom przedstawiać ciekawe pozycje książkowe, które warto czytać sobie do poduszki, ale także nie tylko. Tak naprawdę poczytajkami chcę Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście czytali razem, żebyście czytali na głos. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że czytanie na głos, o czym już też wspominałam, czytanie na głos jest bardzo ważne nie tylko dla tego, kto czyta, kto wczuwa się w czytaną książkę, być może naśladuje głosy bohaterów, wczuwa się w rytm akcji albo oddziałuje na przykład dźwiękonaśladowczo, czyli przez onomatopeję. To jest taki fragment dla nieco starszych, którzy już mniej więcej wiedzą coś o języku polskim. Bardzo ważne jest czytanie na głos właśnie dla osoby czytającej, chociażby dlatego, że dzięki czytaniu na głos rozwijamy prawidłowe oddychanie. Ćwiczymy, w jaki sposób oddychać, tak żeby prawidłowo i zrozumiale przekazać zdanie bądź ciąg zdań, który mamy napisany na kartce. Dlaczego czytanie na głos jest ważniejsze, troszkę również lepsze od czytania po cichu sobie w głowie? Dlatego, że czytając na głos słyszycie swój własny głos. Słyszycie własnymi uszami nie tylko to, co odbija się u Was w głowie, czyli w takim pudle rezonansowym. Mamy gitarę, gitara ma tak zwane pudło rezonansowe, czyli takie pudełeczko, w którym dźwięk się odbija i rozprzestrzenia. Takie pudło rezonansowe mamy także my, ludzie. W momencie, kiedy czytamy sobie po cichu, albo czytamy nie na głos, tylko jakby u siebie w głowie, to owszem, słyszymy swój głos, jeżeli czytamy sobie pod nosem, ale ten głos rozbrzmiewa tylko w naszej głowie i słyszymy go w zupełnie inny sposób wewnątrz siebie, niż kiedy ten głos wyjdzie poza nas, czyli tak jak ja teraz do Was mówię. Można to sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Wystarczy mieć takie coś jak słuchawki, najlepiej takie duże słuchawki, które dobrze tłumią odgłosy z zewnątrz. Nie słuchamy niczego, nie mamy tu włączonej żadnej muzyki. Chodzi o to, żeby słuchawki nieco przytłumiły to, co dzieje się na zewnątrz. I wówczas, nawet jeżeli mówimy do kogoś głośno, słyszymy swój własny głos, który odbija się w środku, w głowie. Jest on zupełnie inny niż ten głos, który słyszymy, gdy przekazujemy coś na głos, mówiąc głośno do innej osoby. Jeżeli nie macie słuchawek,
A chcecie sprawdzić, jak brzmicie u siebie w środku w głowie, to żaden problem. Możecie po prostu zatkać sobie uszy. Tak dobrze tutaj całą dłonią zatykamy sobie uszy. I mówimy. Ja brzmię zupełnie, zupełnie inaczej, niż kiedy mówię do Was z niezatkanymi uszami. Kiedy mówimy na głos, kiedy czytamy na głos, pracuje tak naprawdę całe nasze ciało. Ponieważ ekran jest, kamera jest ustawiona tak, a nie inaczej, to nie widzicie tego dokładnie, ale całe moje ciało pracuje. Wydawałoby się, że przy czytaniu pracują tylko usta albo ewentualnie cała buzia, no i układ oddechowy. Nie do końca. Tak naprawdę podczas czytania, szczególnie podczas czytania w pozycji stojącej, czego dla Was nie robię, tylko siedzę, bo jest to dla mnie również wygodniejsze, podczas czytania pracuje całe nasze ciało. Całe ciało dostosowuje się do tego. Witam oglądacza, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną dzisiaj na poczytajkach. Zapraszam Cię serdecznie. Teraz mówię o głośnym czytaniu. Dlaczego właśnie głośne czytanie? Właśnie dlatego, że całe nasze ciało pracuje. Pracują nie tylko mięśnie twarzy, dzięki którym możemy robić różne miny, tak? Możemy na przykład, pokażę Wam z bliska, ruszać nosem. Możemy zrobić wielkie oczy. Otworzyć szeroko buzię. Zrobić rybkę. Możemy też odgiąć nasze uszy. Tak, to też jest element głowy. Możemy na przykład zrobić sobie tak. Różne rzeczy możemy zrobić z naszą twarzą, niekoniecznie używając do tego rąk. Ale wiadomo, kiedy mówimy do kogoś, kiedy mówimy na głos, na pewno działa cała buzia. Ale tak jak mówiłam, działa całe nasze ciało. Musimy przecież, żeby coś powiedzieć, nabrać powietrza. Tak? I to powietrze później wypływa z naszej buzi, kiedy mówimy. Ale tak naprawdę pracuje całe nasze ciało. Kiedy bierzemy oddech, w zależności od tego, w jaki sposób oddychamy, pracują tak naprawdę wszystkie mięśnie naszego ciała. Najlepiej, kiedy nasze oddychanie wspiera mięsień zwany przeponą. Przepona jest zaraz pod pasem. Tak jak chwycicie się po bokach, to czujemy żebra i na samym środku można czuć przeponę. To jest taki bardzo ważny mięsień, który pozwala nam również na to, aby odpowiednio nabrać oddech, aby odpowiednio oddychać, aby można było oddychać dłużej, wydychać dłużej, a dzięki temu mówić dłuższe zdania. To nie jest wcale takie proste, jak się wydaje, ale kochani moi, ćwiczenie czyni mistrza. Tak, tak. Myślę, że bardzo warto ćwiczyć swoją przeponę i oddech w ogóle, dlatego że to zdecydowanie pomaga w różnych sytuacjach, na przykład kiedy się stresujemy. Wówczas oddech ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Ale przecież nie spotkaliśmy się w czwartek o godzinie 18:30 po to, żeby rozmawiać o oddychaniu. No, troszkę pewnie też, bo chcę Wam przypomnieć, po co są poczytajki, po co czytamy na głos, po co ja Wam czytam i po co Was zachęcam do tego, żebyście czytali razem. Czytanie na głos.
To już Wam szybciutko przybliżyłam. A teraz czytanie razem na głos. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że czytanie razem na głos sprawia, że więzi, które mamy ze sobą, czyli na przykład rodzice ze swoimi dzieci z rodzicami, na przykład starsze rodzeństwo z młodszym rodzeństwem, a także mama z tatą, chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, żona z mężem i tak dalej, i tak dalej. Wspólne, głośne czytanie pogłębia relacje, pogłębia więzi. A dodatkowo jest także swego rodzaju rozrywką. Bo nawet jeżeli ktoś nie bierze aktywnie udziału w czytaniu, to znaczy nie on sam czyta, tylko słucha, rozwija skupienie, ponieważ stara się zorientować, w jakim momencie jest dana opowieść, ale też wspólne czytanie jest rozrywką. Dlatego, że kiedy coś czytamy, czasami zdarza się, że czytamy coś bardzo zabawnego i wtedy, kiedy przeczytamy taki żart, przeczytamy coś śmiesznego, to nie tylko my się śmiejemy, ale także ci, którzy nas słuchają. A śmiech to jest jeden z najlepszych leków na świecie. Śmiech naprawdę bardzo, bardzo dużo może. I co, moi drodzy? Mam nadzieję, że już jesteście przekonani do tego, że warto czytać na głos i czytać na głos razem. A teraz? Tak, zgadliście. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed nami poczytajka. Zapraszam Was serdecznie. Zaczęliśmy listopad. Pierwsza poczytajka w listopadzie była dla Was nagrana, dlatego że byłam na wyjeździe, ale dzisiaj już jestem z Wami na wizji, jestem online i bardzo Was zapraszam do tego, żebyście do mnie dołączyli. Dzisiaj poznamy nowych bohaterów. Dzisiaj będą opowieści o zwierzętach. I powiem Wam, że przygotowałam dla Was też małą niespodziankę. I teraz na chwilę odejdę od kamery, właśnie żeby tą niespodziankę dla Was przynieść. Ach, moi drodzy, słuchajcie, jakieś skrzaty mi tu poprzestawiały moje przygotowane rzeczy. Widzicie, tak to czasem jest. U cioci Hani też grasują skrzaty, które są bardzo, bardzo psotne. Myślę, że każdy z Was u siebie w domu też takie skrzaty znajdzie. Ponieważ one są bardzo, bardzo psotne i przestawiają różne rzeczy, które w danym momencie są potrzebne. Byłam pewna, że mam wszystko przygotowane na moim stoliku tutaj z lampką, a okazało się, że jednak nie, bo skrzaty mi to poprzestawiały. Ale już teraz wszystko mam na miejscu i zapraszam Was ponownie na poczytajki. Dzisiaj przeczytam Wam wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Słoń Trąbalski. Był sobie słoń.
wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Zaprosił kolegów, słoni, na karty, na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła Trąbek, Bąbek. Córeczce na imię po prostu Kachna. A ojciec woła Grubachna, Wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi: jestem Tobiasz Gimbalski. Żonę ma taką, jakby 6 żon miał. Imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta. I wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Błąka się, krąży, jest coraz później. Aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go potkać, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie, czego zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. I chlust go wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Potem poleciał Tomasz do domu. Żona w krzyk: co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci. O czym? No, chciałem. Co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem. Taka to bajka, a raczej piękny wiersz o zapominalskim słoniu. Ale obiecałam Wam, że dzisiaj będą historie o zwierzętach. Pierwszą mamy za sobą. Myślę, że Wy, w przeciwieństwie do Trąbalskiego, pamiętacie. I pamiętacie, kto był głównym bohaterem, jakie zwierzątko. Takie z długim nosem, zwanym trąbą, i dużymi uszami. Kto to jest? Słoń, tak. Wiersz o słoniu Trąbalskim. A teraz chcę Wam przedstawić bohatera, z którym
spędzimy troszkę więcej czasu. Zaczniemy teraz czytać książkę autorstwa Hugh Loftinga pod tytułem Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Rozdział pierwszy. Puddleby. Dawno, dawno temu, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze małymi dziećmi, żył sobie doktor, który nazywał się Dolittle. John Dolittle. Doktor nauk medycznych. Co oznacza, że był to nie byle kto i znał się na swoim fachu, jak chyba nikt inny. Mieszkał w Puddleby, nad rzeką Marsh. Wszyscy mieszkańcy miasteczka, starzy i młodzi, znali go doskonale, choćby tylko z widzenia. A ilekroć szedł w dół ulicy w swym cylindrze na głowie, zewsząd dochodziły głosy. Patrzcie, patrzcie, doktor idzie! Trudno o mądrzejszego człowieka! I wtedy psy i dzieci ruszały biegiem za nim, tworząc liczny i głośny orszak. I nawet kruki krakały z wieży kościelnej, kiwając głowami z uznaniem. Domek na przedmieściu, w którym od zawsze mieszkał, był malusieńki. Ale na jego tyłach i froncie znajdował się olbrzymi ogród z szerokim trawnikiem, a pod gałęziami płaczących wież stały kamienne ławeczki. Domem zajmowała się jego siostra, Sara Dolittle. Natomiast ogrodu doglądał doktor osobiście. Uwielbiał on zwierzęta i miał ich u siebie bez liku. Oprócz złotych rybek w stawie na końcu ogrodu, miał również króliki w spiżarni, białe myszki w fortepianie, wiewiórkę w bieliźniarce i jeża w piwnicy. Trzymał także krowę z cielęciem i starego kulawego konia, który liczył sobie 25 wiosen, kury i gołębie, dwie owieczki i wiele innych zwierzaków. Ale jego pupilkami były kaczka Dab-Dab, pies Jeep, prosiątko Geb-Geb, papuga Polinezja i sowa Tutu. Siostra doktora stale narzekała na wszystkie te zwierzęta, twierdząc, że strasznie brudzą w domu. Aż pewnego dnia starsza dama cierpiąca na reumatyzm przyszła na wizytę do doktora i usiadła na jeża, który spał sobie na sofie. Od tamtej pory nigdy już nie umawiała się z doktorem, tylko co sobota jeździła aż do Oxenthorpe. Całe 10 mil, by w tamtym miasteczku zasięgać porad innego lekarza. Wówczas jego siostra, Sara Dolittle, przyszła do niego mówiąc: John, jak ty chcesz, żeby chorzy przychodzili do ciebie na wizyty, skoro trzymasz w domu te wszystkie zwierzęta? Ładny mi doktor, u którego w salonie roi się od jeży i myszy. To już czwarty pacjent, którego odstraszyły twoje zwierzęta. Dziedzic Jenkins i pastor twierdzą, że nawet nie podeszliby do naszego domu, choćby od tego zależało ich życie. Z dnia na dzień robimy się coraz biedniejsi. Jeżeli nic tu się nie zmieni, to potracisz najlepszych pacjentów. Ale ja zdecydowanie wolę zwierzęta, nawet od najlepszych ludzi, odparł doktor. Jesteś żałosny, odparła siostra i wyszła z jego pokoju. I tak wraz z upływem czasu doktor miał coraz więcej i więcej zwierząt, a pacjentów przybywających na badania było coraz mniej i mniej. Aż w końcu nie został ani jeden. To znaczy ani jeden poza handlarzem mięsem dla kotów, któremu żadne zwierzęta nie robiły żadnej różnicy.
ale ten handlarz nie śmierdział groszem. A na dodatek chorował tylko raz do roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia. I wtedy płacił doktorowi 6 pensów. Za butelkę medykamentu. 6 pensów na rok. To nie było wystarczająco, nawet w tamtych jakże odległych czasach. I nie wiadomo, co mogłoby się wydarzyć, gdyby doktor nie miał w skarbonce nieco pieniędzy odłożonych na czarną godzinę. No i zwierząt w domu doktora przybywało jak grzybów po deszczu. A wykarmienie takiej czeredy musiało nieźle kosztować. Tak też kubka uskładanych pieniędzy robiła się coraz cieńsza i cieńsza. Gdy była już bardzo mała, doktor sprzedał pianino. A białe myszki zamieszkały w szufladzie od biurka. No, a gdy pieniądze za instrument były na wyczerpaniu, sprzedał swój niedzielny, brązowy garnitur. I tak oto stawał się coraz uboższy i uboższy. I teraz, gdy szedł w dół ulicy w swoim cylindrze, ludzie mówili jeden do drugiego: patrzcie, patrzcie, doktor idzie, doktor nauk medycznych. W swoim czasie najbardziej znany lekarz na zachodzie kraju. Przyjrzyjcie mu się uważnie teraz, jest zupełnie bez grosza. A w pończochach ma same dziury. Ale psy i koty i dzieci nadal biegały za nim przez miasteczko w hałaśliwym orszaku zupełnie tak samo, jak wtedy, gdy był jeszcze bogaty. Rozdział 2. Język zwierząt. Tak się złożyło pewnego dnia, że doktor siedział u siebie w kuchni z handlarzem mięsem dla kotów, który zjawił się tym razem z bólem brzucha. A może by tak dać sobie spokój z leczeniem ludzi i zostać lekarzem zwierząt? Zasugerował handlarz mięsem dla kotów. Papuga Polinezja siedziała akurat w salonie, spoglądając na deszcz i nucąc pod nosem pieśni marynarzy. W pewnym momencie przestała nucić i zaczęła słuchać. Widzi pan, doktorze, kontynuował handlarz mięsem dla kotów. Pan wie o zwierzętach wszystko. O wiele więcej niż miejscowi weterynarze. Ta książka, którą pan napisał, ta o kotach, ależ to jest wspaniałe! Sam nie potrafię ani czytać, ani pisać. Gdyby nie to, to być może sam napisałbym kilka książek. Ale moja żona Teodozja, ona jest uczoną, co się zowie. I to ona przeczytała mi tę książkę. No cóż, ta książka jest wspaniała. Trudno określić ją inaczej. Wspaniała. Tyle wiedzy, jakby sam pan był kotem. Pan dokładnie czyta w ich myślach. I proszę słuchać, pan mógłby zarobić fortunę, lecząc zwierzęta. Czy pan zdaje sobie z tego sprawę? Chodzi o to, że mógłbym przysyłać panu wszystkie te stare babcie z ich chorymi psami i kotami. A gdyby ich pociechy nie chorowały dostatecznie szybko, mógłbym dodawać coś do mięsa, które im sprzedaję, żeby przyspieszyć niedomagania. Rozumie pan? No nie! Zaprotestował natychmiast doktor. Nie wolno ci tego robić. Tak się nie godzi. To znaczy, ja nie mówię o tym, żeby naprawdę zachorowały, poprawił się natychmiast handlarz mięsem dla kotów. Miałem na myśli małe co nieco, żeby wyglądały trochę oklapnięte, ale tak jak pan mówi, być może traktuję zwierzęta niesprawiedliwie. Tak czy owak, one niezmiennie zapadają na zdrowiu, przekarmiane przez stare babcie. No a niech się pan rozejrzy. Ilu już jest tych wszystkich farmerów wokoło?
którzy mają kulawe konie, chrome jagnięta, oni zawsze przyjdą do lecznicy zwierząt. Niech pan zostanie weterynarzem! Kiedy handlarz mięsem dla kotów sobie poszedł, z parapetu okna sfrunęła na stół papuga Polinezja i rzekła: ten kostek dobrze mówi. Powinien pan zostać weterynarzem. Niech pan przestanie zajmować się głupimi ludźmi, skoro nie mają na tyle rozumu, by zobaczyć, że jest pan najlepszym lekarzem na świecie. Niech pan zamiast tego zajmie się zwierzętami. Wkrótce wszyscy się o tym dowiedzą. Niech pan zostanie lekarzem zwierząt. No, weterynarzy jest bez liku, odparł John Dolittle, wykładając doniczki na parapet okienny, by postały trochę w deszczu. No tak, jest ich dużo, zgodziła się Polinezja. Ale żaden z nich nie jest wiele wart. Niech pan słucha, doktorze. Coś panu powiem. Czy wiedział pan, że zwierzęta umieją mówić? Wiem, że papugi to potrafią, odparł doktor. Ale my, papugi, potrafimy mówić w dwóch językach. Ludzkim i ptasim, powiedziała z dumą Polinezja. Jeżeli powiem, pani chce krakersa, to pan mnie rozumie. Ale proszę posłuchać tego. Kaka-o-je-fe-fe. Dobry Boże, zawołał doktor. Co też to znaczy? To znaczy, czy owsianka jest jeszcze gorąca? W ptasim języku. Mój Boże, ty nigdy przecież tak nie mówisz, zawołał doktor. Nigdy wcześniej się tak do mnie nie odzywałaś. Bo na nic by się to nie zdało, odparła spokojnie Polinezja, otrzepując okruchy krakersa z lewego skrzydła. Nic by doktor nie rozumiał, gdybym próbowała. Ale powiedz coś jeszcze, zawołał doktor podekscytowany i pospieszył do szuflady kredensu, wracając z notesem i ołówkiem. No, to dawaj, tylko nie za szybko. Ja będę zapisywać. To jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Coś zupełnie nowego. Podaj mi najpierw ptasie abecadło, ale pomalutku. W taki sposób doktor dowiedział się, że zwierzęta mają własny język i potrafią się między sobą porozumiewać. I przez całe to deszczowe popołudnie Polinezja siedziała w kuchni na stole, dyktując doktorowi słowa, które zapisywał w notesie. Podczas podwieczorku, kiedy wszedł do kuchni pies Jeep, papuga rzekła do doktora: widzi doktor? On teraz mówi do pana. Dla mnie to wygląda, jakby drapał się w ucho, odrzekł doktor. No tak, ale zwierzęta, mówiąc, nie zawsze posługują się ustami, powiedziała papuga podniesionym głosem, unosząc brwi. Potrafią mówić uszami, nogami, ogonami, czym popadnie. Czasami po prostu nie chcą hałasować. Widzi pan teraz, jak on porusza jedną stroną nosa? A co to może oznaczać? Spytał doktor. To znaczy, nie widzicie, że przestało padać? Wyjaśniła Polinezja. Zadaję panu pytanie. Psy prawie zawsze posługują się nosem, gdy chcą o coś zapytać. Po jakimś czasie, z pomocą Polinezji, doktor opanował język zwierząt na tyle biegle, że mógł rozmawiać z nimi bez tłumacza i rozumieć wszystko, co do niego mówią. Wówczas zrezygnował całkowicie z leczenia ludzi. Jak tylko handlarz mięsem dla kotów rozgłosił, że John Dolittle zamierza zostać lekarzem zwierząt, starsze panie zaczęły przyprowadzać do niego swoje ukochane mopsy i pudle, które przejadły się ciastem, a farmerzy przybywali wiele mil, przywożąc chore krowy i owce. Któregoś dnia przyprowadzono do niego konia pociągowego i ten nieborak był bardzo rad, że znalazł się ktoś, kto potrafi mówić w końskim języku. Wie pan co, doktorze? Zauważył koń.
Ten weterynarz za górą nie ma o niczym zielonego pojęcia. Leczy mnie od 6 tygodni na włogacizny. A jedyne, czego potrzebuję, to okulary. Ślepny na jedno oko. Nie ma najmniejszego powodu, żeby konie nie nosiły okularów tak samo jak ludzie. Ale ten głupek tam, za górą, nigdy nawet nie spojrzał na moje oczy. Przez cały czas faszeruje mnie wielkimi pigułkami. Próbowałem mu to powiedzieć, ale on nie rozumie ani słowa w końskim języku. Jedyne, czego mi potrzeba, to okulary. Jasne, jasne, odparł doktor. Zaraz ci jakieś skombinuję. Chciałbym taką parę, jak pan nosi. Tylko, żeby były zielone. One będą chronić mi oczy przed słońcem, gdy orze nasze 50-akrowe pole. Jasna sprawa, zgodził się doktor. Będziesz miał zielone. Wie pan co, doktorze? Kłopot w tym, że wszyscy uważają, iż mogą być weterynarzami, po prostu dlatego, że zwierzęta nie narzekają. Tak naprawdę, żeby być dobrym lekarzem zwierząt, potrzeba o wiele mądrzejszego człowieka niż do leczenia ludzi. Synowi mojego farmera wydaje się, że o koniach wie wszystko. Och, żeby mógł go pan zobaczyć. Twarz ma tak nalaną, że wygląda, jakby nie miał oczu. A mózgu ma tyle, ile stonka ziemniaczana. W zeszłym tygodniu próbował nakleić mi plaster gorczycowy. I gdzie go przykleił? Spytał doktor. No nie, nigdzie nie przykleił, odrzekł koń. Jedynie próbował. Dostał takiego kopa, że wpadł do kaczego stawu. Nieźle, nieźle, pokręcił głową doktor. Ja z zasady jestem bardzo spokojnym stworzeniem, odparł koń. Do ludzi wykazuję mnóstwo cierpliwości. Nie ma powodów do wielkiego halo, ale już wspomniany weterynarz, stosujący nie ten środek, co trzeba, mocno mnie zdenerwował. A kiedy ten rumianolicy cymbał zaczął przy mnie majstrować, nie mogłem dłużej tego znieść. Czy chłopiec bardzo ucierpiał w tej przygodzie? Spytał doktor. Nie, nie, odparł koń. Kopnąłem go we właściwe miejsce. Teraz go dogląda go weterynarz. A kiedy będą gotowe moje okulary? Będą czekały na ciebie w przyszłym tygodniu, odrzekł doktor. Przyjdź po nie we wtorek. Będziesz widział jak za dawnych lat. Do zobaczenia. No i John Dolittle załatwił parę dużych, zielonych okularów. I koń pociągowy przestał być ślepy na jedno oko i zaczął znów widzieć, jak wcześniej. Wkrótce, w okolicach Puddleby, widok zwierząt domowych w okularach stał się czymś zupełnie naturalnym, a niewidomy koń przeszedł do historii. Podobnie działo się ze wszystkimi innymi zwierzętami, które przyprowadzono do doktora. Jak tylko orientowały się, że doktor potrafi mówić w ich języku, informowały go, co im dolega, gdzie zlokalizowany jest ból. I to oczywiście znacznie ułatwiało mu skuteczne leczenie. Po takiej wizycie zwierzęta wracały do siebie i mówiły braciom i przyjaciołom, że w małym domku z wielkim ogrodem mieszkał doktor, który był lekarzem z prawdziwego zdarzenia. Od tamtej pory, ilekroć jakieś zwierzę miało problemy ze zdrowiem, nie tylko konie, krowy i psy, ale także niepozorni mieszkańcy pól, jak badylarki, szczury wodne, borsuki, nietoperze, natychmiast przychodziły do jego domu na peryferiach, także jego wielki ogród był prawie zawsze pełen zwierząt, próbujących dostać się do niego na wizytę. Tak wiele ich przychodziło, że kazał zrobić sobie różne drzwi dla różnych zwierząt. Nad drzwiami frontowymi kazał napisać konie, nad bocznymi krowy, a nad kuchennymi owce. Każdy gatunek miał odrębne drzwi, nawet myszy. Dostawały się przez specjalny tunel,
prowadzący do piwnicy, gdzie czekały posłusznie ustawione w szeregu, aż przyjdzie do nich doktor. W ten sposób, z biegiem czasu, każdy, kto żył w promieniu wielu kilometrów, wiedział, kim jest John Dolittle, doktor medycyny. A ptaki, które odlatywały zimą do innych krajów, opowiadały tamtejszym zwierzętom o cudownym doktorze Spadelby nad rzeką Marsh, który rozumie ich język i pomaga im w ich kłopotach. Takim sposobem John Dolittle zdobył wśród zwierząt na całym świecie sławę i stał się tam bardziej znany niż nawet wśród mieszkańców południowo-zachodniej Anglii. Doktor był teraz szczęśliwy jak nigdy i bardzo odpowiadało mu jego nowe życie. Pewnego popołudnia, kiedy był zajęty prowadzeniem księgowości, Polinezja, jak niemal zawsze, siedziała cichutko na oknie, patrząc na liście rozwiewane przez wiatr. W którymś momencie wybuchnęła głośnym śmiechem. O co chodzi, Polinezjo? Pytał doktor, podnosząc głowę znad księgi rachunkowej. Pomyślałam właśnie, powiedziała papuga, nie przerywając wyglądania za okno. O czym pomyślałaś? Pomyślałam o ludziach, odrzekła Polinezja. Strasznie działają mi na nerwy. Wydaje mi się, że są tacy wspaniali. Świat już trwa tysiące lat, nieprawdaż? I jedna rzecz, jakiej ludzie nauczyli się rozumieć w języku zwierząt, to ta, że jak pies macha ogonem, to jest zadowolony. Cześć Natalio, bardzo się cieszę, że do mnie dołączyłaś. Paradne, prawda? Pan jest pierwszym człowiekiem na świecie, który mówi tak jak my. No, czasami ludzie okropnie działają mi na nerwy. A jakie miny stroją, mówiąc o głupawych zwierzętach. Głupawe. Proszę sobie wyobrazić, że znałam kiedyś arę żółtoskrzydłą, która potrafiła powiedzieć dzień dobry na 7 różnych sposobów, bez otwierania dzioba choćby tylko raz. Potrafiła mówić we wszystkich językach, w tym po grecku. Kupił ją stary profesor z siwą brodą. Ale ona u niego nie została. Twierdziła, że stary człowiek nie mówi poprawnie po grecku. I ona nie mogła słuchać, jak on, ucząc, kaleczy ten piękny język. Często się zastanawiam, co mogło się z nią stać. Ten ptak orientował się lepiej w geografii, niż kiedykolwiek będą znali ją ludzie. Ludzie. A niech to. Przypuszczam, że jeżeli ludzie nauczą się latać, jak jakiś wróbel, czy makolągwa, to opowieścią o nowych odkryciach nie będzie końca. Jesteś starym, mądrym ptakiem, powiedział doktor. Ile ty właściwie masz lat? O ile mi wiadomo, to papugi i słonie żyją czasem bardzo, bardzo długo. Tak do końca to nie jestem pewna mojego wieku, odparła Polinezja. No albo 183, albo 182 lata. Ale wiem na pewno, że kiedy tu po raz pierwszy przybyłam z Afryki, to król Karol II nadal ukrywał się w tym dębie, ponieważ go widziałam. Wyglądał na nieźle przestraszonego. I to, moi drodzy, koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj opowieści o zwierzętach. Słyszeliście, papuga Polinezja powiedziała, że papugi i słonie... Doktor powiedział, że papugi i słonie potrafią żyć bardzo, bardzo długo. O słoniach też się mówi, że mają dobrą pamięć, ale jak usłyszeliście w dzisiejszym wierszu autorstwa Juliana Tuwima, słoń trąbalski nie miał dobrej pamięci. Za to papuga
papuga Polinezja z opowieści o doktorze Dolittle? Jak najbardziej. Pamiętała jakieś pradawne historie i ma bardzo dobrą pamięć i dużą wiedzę. W końcu to ona, papuga Polinezja, nauczyła doktora języka zwierząt. Jestem ciekawa, czy wy znacie zwierzęta, które macie w domu? Czy umiecie rozpoznać, co do was mówią? Myślę, że są ludzie, którzy potrafią się ze zwierzętami porozumiewać trochę lepiej niż większość ludzi. I ci czasami bardzo chętnie zdradzają nam tajemnice zwierząt. Wiemy na przykład, co oznaczają różne ułożenia uszu, czy też ogona u kotów albo u psów. O różnych zwierzętach mamy różne ciekawostki i być może za tydzień znajdę kilka z nich, żeby wam opowiedzieć. A teraz jeszcze chciałam wam pokazać mój rysunek, który przygotowałam specjalnie dla was właśnie do historii o doktorze Dolittle. Pokażę wam tak naprawdę fragment, bo cała historia, którą tutaj na rysunku przedstawiłam, całą historię jeszcze wam opowiem, ale tutaj narysowałam dla was papugę Polinezję. Na tym obrazku papuga Polinezja akurat siedzi w koszu na pranie i segreguje uprane rzeczy. W dziobie trzyma upraną skarpetkę. Myślę, że możecie już się domyślać, o czym będą następne rozdziały naszej książki. I mam nadzieję, że żeby ich posłuchać, dołączycie do mnie za tydzień, w czwartek o godzinie 18:30 na poczytajkach. Poczytajki odbywają się w każdy czwartek. Jeżeli nie przekażę wam innej informacji, o godzinie 18:30 staram się być z wami na żywo, tak żebyście mogli do mnie dołączyć na Facebooku, a jeżeli mi się nie udaje, to staram się dla was zawsze zostawić nagranie bajki. Mam nadzieję, że dzisiejsze historie podobały wam się i że chętnie wrócicie do pomysłowego kufra posłuchać nowych historii. Teraz przez jakiś czas będziemy czytać o doktorze Dolittle. Postaram się także znaleźć dla was ciekawe wiersze, ciekawostki o zwierzętach i nie tylko, a także inne bajki i baśnie. A teraz, moi kochani, pora już na pożegnanie. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Zapraszam was serdecznie za tydzień, w czwartek o godzinie 18:30. Możecie także śledzić poprzednie poczytajki na YouTubie oraz na mojej stronie www.pomysłowykufer.pl. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa!